dobry, witamy w kolejnym odcinku koncertu życzeń Stella. A witają Małgorzata Szteler-Furmaniuk i Jacek Pożycki. Pięknie Was witamy. Wiecie co, idzie jesień i czuć to niestety. Było, ostatnie dni były przepiękne, ale teraz już chudek. Ale dzisiaj, mam nadzieję, przy niedzieli jeszcze skorzystamy z tego słoneczka, które za chwilę kajsi będzie. No optymistka, ale dobrze, bardzo trzeba dobrze. Trzeba być optymistą. Jacku, czy Ty coś wiesz o jakichś takich, wiesz, tych nietypowych świętach ostatnio? Tak, cały czas, cały dzień wczoraj trenowałem. Na co żeś też, Jacku, trenował? Trenowałem, bo trenowałem przed lustrem. Prośbę o podwyżkę, bo wczoraj mieliśmy dzień ćwiczenia właśnie przed lustrem. Prośby o podwyżkę. To mój drogi, to ty żeś już przechetkany teraz naprawdę bardzo dobrze. Co to znaczy? Przechetkany? No dobrze zorientowany. Tak, na podwyżkę i oczywiście na wartości duchowe. Ale tak. Ciekawe, czy to się tak udaje, bo ty żeś trenował, ale jakie będą z tego, wiesz, konsekwencje, czy będzie jaki efekt? Jestem ciekaw, czy w ogóle ktoś dostał kiedykolwiek podwyżkę. Ja dostałem. To znaczy, że jednak warto chyba podwyżkę do prosić o podwyżkę i ćwiczyć przed lustrem. Nasz tak, operator? Tak, dostał. Także idźcie w jego ślady, my też pójdziemy, także nasi szefowie niech się już po prostu tam muszą nastawić na to, że my też niedługo przyjdziemy. Ciekawe, czy prosił też o podwyżkę w naszym imieniu, ale to... Nie, myślę, że każdy... Nie prosiłem. No widzisz, to ja ci to mówię, to każdy musi sobie. Ale jeszcze we wtorek 25 mamy Dzień Światowy Farmaceuty i Budowlańca. Także tym wszystkim też życzymy wszystkiego dobrego. W środę ogólnopolski Dzień Aptekarza. Gosiu, wszystkie te święta to nic w porównaniu do święta, jakie mamy dzisiaj. Bo dzisiaj mamy Dzień Spadającego Liścia, proszę Państwa. No to się musiało tak skończyć. Cały tydzień była piękna pogoda. No a dzisiaj jest jak jest, wszyscy widzą, no i chyba tak naprawdę zaczęła się jesień. Niestety nie możemy tego w żaden sposób odwołać. Tak, jesień to też jest normalna pora roku, także z uśmiechem proponujemy Państwu, żebyście też wkroczyli tak jak my z Jackiem. Tak. Przechodzimy do życzeń. Tak, a później po życzeniach ja muszę umyć lustro, żeby dobrze przećwiczyć całą tą prośbę o podwyżkę. Kwestię, tak. Dobrze, zanim przejdziemy do życzeń, to bardzo chcieliśmy podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że sobie siedzimy na tym rynku, w tym pięknym ogródku. Dziękujemy szefostwu i dziękujemy pracownikom. Pierwsze życzenia popłyną do Goleszowa dla pani Barbary Nowoczek. Kiero ostatnio obchodziła swoje urodziny. Kochana Basiu, z okazji urodzin życzymy Ci zdrowia, radości, pomyślności oraz niesłabnącej pogody ducha. Byś łatwo godziła się z tym, czego zmienić nie możesz i odwagi, abyś zmieniała to, co zmienić potrafisz. I oczywiście szczęścia, żeby Cię jedno z drugim nie pomyliło. 100 lat życzą koleżanki Krysia, Gosia, Ania i Ewa. 19 września urodziny obchodziła Magdalena Hansel z Dębowca. Od całej rodziny z Cieszyna najserdeczniejsze życzenia. Dużo uśmiechu, siły i wytrwałości w dążeniu do celu. Sukcesów w pracy, wielu słonecznych dni, przyjaźni, miłości i wszystkiego, o czym tylko marzysz. 25 września urodziny będzie obchodził Łukasz Kukuczka z Koniakowa. Życzenia od całej redakcji portalu OX.pl. By jasnym promieniem dla tych, co słońca za mało mają. Żyj bardziej czynnym niż marzeniem i niech Cię ludzie kochają. Szczęścia, dobrego zdrowia, powodzenia i wielu muzycznych wrażeń. Wszystkiego dobrego. 21 września urodziny obchodziła Marta Ślisz. Niech najbliższe miesiące przyniosą Ci radość, miłość, pomyślność i spełnienie wszystkich marzeń. A gdy one się już spełnią, niech pojawi się garść nowych marzeń, bo tylko one nadają życiu sens. Dużo zdrowia i wielu ognistych chwil. W piątek spotkanie miała klasa Liceum Handlowego w Cieszynie, absolwenci rocznika 96. Serdeczne pozdrowienia dla tych, którzy byli i dla tych, którzy z innych powodów nie dotarli. Pozdrowienia do koleżanek, które daleko za granicą mieszkają, do kolegów z Poznania, Bąkowa, Krakowa, a szczególne życzenia dla prezesa Krzycha z Warszawy, co by miał więcej czasu i możliwości przyjeżdżać w odwiedziny na Śląsk Cieszyński. 22 września urodziny obchodziła Monika Waryszko. Najserdeczniejsze życzenia szczęścia, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności od sąsiadów z Cieszyna. No to co, wszystkie życzenia na dzisiaj. Ja nie mogłem się skupić, bo ja cały czas myślałem, jaką podwyżkę dostał realizator dźwięku i obrazu, ale myślę, że ta zagadka zostanie rozwiązana.
No. Tak, ale mogą też na przykład nasi widzowie posłać jakieś życzenia do naszego operatora albo i do nas, żeby my też dostali tą podwyżkę. A w związku z powyższym pamiętajcie, że do nas zawsze można przysyłać życzenia. Ślijcie maile na adres mailowy życzenia@ox.pl. Wszystko je bezpłatne. Możecie też użyć formularza, który jest na naszej stronie ox.pl. No i oczywiście zapraszamy na piosenkę. Piosenkę wykona zespół Strange z Istebnej. No i piosenka jest jeszcze utrzymana w letnim klimacie, ale zobaczymy, być może ten teledysk też nam jakoś pomoże w lepszej pogodzie w tym tygodniu. No i co jeszcze, Gosia, na zakończenie? No pomaluczku, ku chałupie, także wszystkiego dobrego, dobrej niedzieli. No i życzymy wszystkim dobrego ćwiczenia przed lustrem, żeby te podwyżki były coraz wyższe.
śmiać się i płakać i śnić. Niech nasze niebo, nasze niebo. Niech nasze niebo nam się śni.